rozmach, skurwysyny. Siemaneczko, mordeczki, witam was w kolejnym vlogu. Jak widzicie, dzisiaj nie za sterami swojego traktora, ale za sterami traktora Michała i Marka. Kosimy kukurydzę. Oczywiście traktor New Holland TM135, naprawdę powiem wam, fajna zabawka. Jest w czym się tutaj pobawić, bo jeszcze nie miałem okazji z takim jeździć. Kosimy kukurydzę, pomagam im wozić. Zobaczcie, tutaj w niektórych miejscach jest kukurydza równo z dachem od sieczkarni. Chyba się rolnikowi tutaj rozsiewać zaciął i za dużo azotu nasypał, ale to jest szczegół. W tym kawałku mamy ponad 4 hektary. Myślę, że dobra połowa skoszona jest. Pole z klina, to idzie się pomylić, ale robota idzie, więc nie ma co narzekać. Jeżdżę większym zestawem, bo na początku jeździłem mniejszym i też New Hollandem, tylko 130 i z większą przyczepą. Teraz jeżdżę tym i powiem też wam taką małą ciekawostkę. Przyczepa jest naprawdę duża, prawdopodobnie produkcji ruskiej i ma napęd na oś, czyli jak mam problem na pryzmie, czy jest problem z wjechaniem, włączę sobie napęd na ośkę i ładnie mnie pcha, dopasowuję sobie bieg do tego. Nie ma pryzmy, na którą bym nie wjechał. Marek ze sterami się szkarni. Robota idzie. Ludzie już tak powoli zaczynają kosić kukurydzę, bo dziki wchodzą. Tutaj widzicie miejscami, teraz tutaj jest idealna, taka na pół sucha. Dobra, lecimy sobie na pryzmę. Powiem wam, że naprawdę nie sądziłem, że będę jeszcze kiedyś takim turnikiem jeździł i w ogóle New Hollandem. Powiem wam, że jestem mile zaskoczony. Naprawdę fajne ciągniki, w ogóle te TM-y. Proste. Żadnej tam zbędnej i dużej elektroniki. Zobaczcie, jaki pył jest za nami. Już naprawdę deszcz by się przydał. Sucho, jeszcze raz sucho. Ostatnie 17 litrów, co u nas popadało, to już nie widać w ogóle po tym znaku. Poprzedni raz, jak byłem na pryzmie, to wjechałem sobie w biegu. Wszystko w biegu włączyłem, teraz zrobimy tak samo. Bo już naprawdę bym musiał włączyć napęd, ale nie chcę, bo to jest trochę czasochłonne. Ale jak jest już naprawdę większa pryzma, to sobie staję przed pryzmą, załączam sobie ten napęd i powolutku wjeżdżam na pryzmę i też tak samo i w biegu otwieram klapę, włączam posów. Więc robota idzie. Rano rosa, czas kukurydzy kapało. Teraz się normalnie wszystko kurzy. Zobaczcie, z tyłu świata nie ma widać. Pan Andrzej ugniata pryzmę, też go pozdrawiamy z tego miejsca, bo nas też ogląda. KSM CS150, jak się nie mylę, fajna maszynka, robi robotę. Wjedziemy sobie, zejdziemy do zagresu A i sobie wjedziemy, tak jak mówiłem, w biegu. Otworzymy sobie, wysypiemy. Ładnie robotę sobie robi na pryzmie.
Dobra. Mam A6, włączamy sobie blokadę napędu i wyżamy sobie powolutku i w biegu oczywiście sobie otworzymy klapę i wysypiemy. Już sypiemy elegancko. Na całej dosyć długo pryzma jest, na całej szerokości staram się całą przyczepę rozsypać. Czyli jak już zaczynam sypać, to staram się przerzucić sobie na A6, aż całkowicie do końca zakresu A i lecę sobie do końca pryzmy, żeby na całości rozsypać, żeby też tyle roboty nie miał na pryzmie. Też z tyłu są wałki w przyczepie, to robotę robi. Elegancko. Cała przyczepa na całą pryzmę. Luks robota. Niby dłuższa pryzma, ale już się też kubka robi. Dobra, włączymy sobie wałek, zamykamy klapę i przerzucimy sobie półbieg już na B. Zamknęło się, dobra, lecimy na pole, wodzi dalej. Pryzma elegancko ugnieciona. Case roboterowi. No jesteśmy już na polu, w jedną stronę mam przejechane. Dobrą połowę przyczepy mam. Wracamy się na poprzeczniaku. Ciepło się robi, powiem wam, że taki śliwny dzień, można powiedzieć. Ciepło jest. Prawie połowa września, a tu człowiek na spodenkach chodzi. Wysypujemy do pełna i znowu wypad na pryzmę. Ta strona się trochę chillowo jedzie, po słońce jeszcze jest centralnie, że mi prosto w oczy świeci, nie? Powiem wam, tak w dzień kosimy sobie elegancko, robota idzie. Też chciałem pozdrowić Martuchę, moją żonę, bo na pewno tęskni, ale pomóc trzeba. Też planujemy tak między 15 a końcem września też kosić i też będziemy kosić, właśnie Marek z Michałem będą u nas kosić i będę miał okazję odwozić. Romeo pokaże, na co go stać na pryzmie. Rolnik już jedzie drugim traktorem. Też ma nie Holanda. Metal fachu, trochę za mały do tych kuryzyn, ale powiem wam, że ta przyczepa, co ciągnę, jest naprawdę suka pakowna, ale na suchy rok jest, można powiedzieć, zarąbista, bo traktor sobie śmiało tam leci i sam po polu, ale tak się właśnie zastanawiałem, jak był taki mokry rok, ciekawe co to było, czy będę radę z nią, bo to jednak jest, tej masy trochę jest na tej przyczepie. To też swoje waży. Teraz wiadomo, już kukurydza coraz suchsza, to też tak ją będzie ważyć, ale na początku, jak zaczęliśmy kosić u niektórych rolników, to z maszyny normalnie woda kapała. To
to mniejszą przyczepą też woziłem, to powiem wam, że miała co robić. Jak włączyłem wałek, to traktor trochę zawsze trzymało te wałki z tyłu. No nic, lecę na pryzmę. Teraz taka seria właśnie z vlogów z kukurydzy będzie. Mam nadzieję, że vlog się spodobał. Chcecie następny? Łapeczki w górę. Kto nowy, subskrybent mile widziany. Bo naprawdę te łapeczki, im więcej subskrybentów, tym mam bardziej motywację do montowania dla was vlogów. No i też jestem w trakcie montowania filmu z wakacji. Jak co roku będzie film pod muzykę. Tak myślę, dobre 5 minut pewnie będzie ujęć z GoPro i ujęć z drona. Więc będzie co oglądać. No i co, ja lecę na pryzmę. Trzymajcie się, do następnego razu. Na razie, cześć.